Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Ace Ventura. I tak, jesteśmy w tajnej kryjówce kapitana Nemo. Tutaj zapewne był jego główny gabinet. Tak. I ogólnie musimy zrobić tu chyba minimum jedną rzecz. Nie wiem, czy z tym uniformem, może później. Przede wszystkim musimy się tutaj ogarnąć z tą mapą, bo musimy znaleźć tą wulkanię całą, którą zapisał Jacques w swoim pamiętniku, czy tam dzienniku kapitana. I to jest, pamiętam też moment, z którym miałam pewne problemy w dzieciństwie, ponieważ z tego co pamiętam, trzeba było to zrobić w jakiejś konkretnej kolejności, żeby spisać właśnie długość i szerokość z mapy i wpisać ją na tą kartkę. I zawsze miałam problem, żeby tutaj jakby kliknąć odpowiednie rzeczy w odpowiedniej kolejności. Więc zobaczmy po prostu, jak to ogólnie trzeba zrobić. Przede wszystkim musimy właśnie ogarnąć ten X tutaj, czy to kółeczko, co tutaj jest zaznaczone. Wyspa. Bingo! Nazywa się Wulkania. Tak, to jest nam tutaj potrzebne. Teraz chyba musimy kliknąć w pióro. I w to? Nie. W to. Czy w to? Kurde. I długość? Dobra, spisał chyba dobrze. I teraz to? Tu? O! Chyba dobrze. Okej. Okay. Czy możesz stąd wyjść? Dziękuję bardzo. Dobra. I co z tym uniformem? Spike, jesteś geniuszem. Tak, zakosiliśmy uniform. Coś jeszcze tu się dało zrobić? Chyba nie. Dobra, wychodzimy. Póki co. Nabałaganiliśmy, nie posprzątamy po sobie, ale pójdziemy stąd. A co się będziemy przejmować? Aha, klucza nie mamy. A co jest w tą stronę? Aha, w tą stronę jest ten moment, który żeśmy przeszli i nie chcemy tam wracać, oczywiście. Co jest do góry? Aha, do góry są ci panowie. Jakbyśmy się teraz spróbowali przebrać. Jakie fajne przebranie. To nie pasuje. Jak nie pasuje? Ejs, nie bądź taki. O! Kto śmie przebywać na moim statku? Jesteś! Kapitan Nemo? Nemo! To niemożliwe! Śmiesz we mnie wątpić, mały człowieku! Patrz, jak steruje mój prawowity statek ruchem ręki! Nur, teraz wydłużę! Hi! Salonowe sztuczki! No, prawda? To znowu nurkujemy! To znowu nurkujemy! Zabiorę cię w głębiny nieznane człowiekowi, gdzie olbrzymie ciśnienie zmiażdży ci czaszkę jak krabs w obiad. Ale to nie wszystko. Oczy ci wyjdą na wierzch. Kręgosłup będzie jak u meduzy. A paznokcie wyskoczą ci jak... Jak takie malutkie skaczące rzeczy. Nie mógłbyś. Nie mógłbyś nas wszystkich pozabijać. Nie mógłbym? Ja nie żyję. Witajcie w moim świecie, kociaczki! Nemo, wystarczy! Oszczędź mnie! Zrobię wszystko! Wszystko! Wszystko? Tak, tak! Dobra, marsz do pokoju, do łóżeczka. Gasimy światło bez kolacji. I nie zapomnij umyć zębów. Tak, papciu. Pek! Tak, wykurzyliśmy stąd Jacques'a.
Oczywiście Spike był nieodzowną pomocą tutaj. Płaszczyk można zostawić. Co tu mamy? Sonar. Ej, czuwa jak pie. Aha, dobra, to później przyjdziemy. Co tu można zrobić? Tu coś można. No, come on, please. Ogarnij się. Stół nawigacyjny. Musimy się dostać do Wulkanii. Tak, no niestety ktoś był geniuszem i pociął tą mapkę na kwadraty i w dodatku przemieszał kolejność, więc musimy to jeszcze ułożyć tak, jak to powinno być i dopiero później szukać w tej całej Wulkanii. Ale to nie jest jakieś bardzo trudne do ułożenia. Cel? Wulkanii. Pielęgniarko? Koale poproszę. Tak, to nam Ace podpowiada, że mamy jakby brakującą część do tego, czyli to, co wcześniej ułożył. O. Teraz chyba można to kliknąć. No, kliknij się. Czy nie? Czy najpierw... Nie, no to nie. Noż ja cię... Nie to? Rany! Mamy mapy! Ale nie widzę Wulkanii. Aha, czekajcie. Może to trzeba. O, właśnie. To i teraz to. I teraz piórem. Tak. Panie Sulu, zsynchronizować wszystkie namiary na Wulkanie. 4 warpy. I Spike, nastaw swój skaner na średni zasięg. Na Wulkanie. Jazda! No, tylko jeszcze tak łatwo nie będzie tam trafić. Co to za wyjście? Do czego to zamknąć prowadzi? Zamknąć luki! Aha. Zbyt dużo wody! Czego musi być tak mokro? Bo jesteśmy w oceanie, albo w morzu. Kubek nie zdechł. Potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Potrzebujemy klucza ogólnie. Nie pamiętam, gdzie był klucz. No bo tutaj nam brakuje klucza, żeby to otworzyć. Dziurka na klucz, no kurczę. Gdzie jest klucz? O, tu mogę wejść. To Żak nie poszedł do łóżka. Może on tu gdzieś chowa ten klucz, tylko może w szafce? Właśnie. Może nie przeszukałam tego miejsca dokładnie. Wiedziałam. Dobra, mamy klucz. Możemy zejść. Klucz. No, mały wieloryb. Mały Balaenoptera musculus, albo wieloryb. Dla nieznających łaciny małpiszon. Dimonki zastawiał na nie sieć. Słyszysz to, małpiszefie? Żałosny płacz wielorybów. Tam, skąd przybyło to wielorybiątko, jest ich więcej i założę się, że jeśli uwolnimy małego, doprowadzi nas prosto do Wulkanii. Ciekawe, skąd w ogóle wziął ten pomysł, że akurat do Wulkanii nas zaprowadzi, nie? Dobra. No, kliknij mu ten przycisk. Dobra. Teraz idziemy. Teraz będziemy go wypuszczać i będziemy za nim płynąć. Mimo, że pomysł jest dziwny, to... to zadziała. Ace czuwa jak pie. Tak. I teraz tu mamy przycisk uwalniający wieloryba. Jestem tuż za tobą, kotku.
Tylko teraz... jak ja mam... Kurczę, nie wiem jak mam za nim podążać. Jeszcze raz uwolnię. Za tobą, kotku. O, dobra, teraz działa. Tutaj musimy się posługiwać strzałkami. I oczywiście nie zgubić go z tego sonaru. No, wielorybie, nie pogrywaj ze mną. No. Nazywa się Wulkania. Dobra, jest, dało się. Sukces. Ja mogę stąd wyjść? O. Teraz musimy sobie tutaj opuścić ten teleskop taki. Nie wiem, czy to się nazywa teleskop. Tak, i widzimy, że Wulkanii pilnuje jakaś wielka, zła ośmiornica. I tutaj właśnie przyda nam się ta rzecz, którą mieliśmy zapamiętać, czyli ten taki długi, krótki, długi sygnał z dziennika Żaka. Mamy tutaj specjalny przycisk do tego, więc po prostu musimy mu dawać jakieś takie sygnały świetlne. Także mamy... Idealnie. Jakaś wyspa czaszki. Okej, chyba możemy wyjść. Ci detektyw przybywa, by uratować wieloryby. Tak, kolejna sekwencja. Taka bardziej zręcznościowa niż przygodowa. Musimy przejść po wielorybach, oczywiście skacząc Ace'em, tak żeby nie wpaść do wody. Tak. I oczywiście jak padniemy, to zaczynamy od początku. Ja też nie lubiłam tego, jak byłam dzieckiem. Ja lubiłam takie typowo przygodówkowe rzeczy. Znaczy jakieś zagadki, jakieś, nie wiem, łączenie przedmiotów czy coś. A takie zręcznościowe. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że trafiam, a po prostu gra sądzi, że nie. Gra wie lepiej, to jest takie nie fair. A, bo te niektóre one się jakby zatapiają też. Tak, chciałam za szybko. I znowu tu spędzę 5 minut. My gosh. No, nareszcie. Wszystko rybie. Matko. A, słodki zapach zwycięstwa. Zostaneczek w przytulnym domku dla kryminalistów, aby podrzucić okropnego Żaka. A Spike i ja zmierzamy do domu. Z małą tak. ilością zielonego świństwa dla naszego znajomego krwiopijcy. Dziękuję. Okej, już w sumie rozumiem, bo chodziło zapewne o to, że właśnie Żak przetrzymywał te wszystkie wieloryby i że miał tego młodego wielorybka, tylko w sumie nie wiem po co, że miał go z nadajnikiem i przez to, że on tam chciał wrócić na tą Wulkanię, no to nas do tej Wulkanii doprowadził. Ja w sumie zapomniałam, że właściwie, no bo mieliśmy zadanie znalezienia tych psów. Na Alasce, czy gdzieś tam, czy na Antarktydzie.
I no i w końcu nie dotarliśmy na miejsce. Jakoś tak wyszło. No cóż, no ale to życie. Dobra, wchodzimy do naszego mieszkania. Okej, okay. O, mamy jakąś karteczkę. Chcę zapłaty, Ventura. Ja nie żartuję. Dupek. Okej. Okay. Ktoś jeszcze na automatycznej sekretarce? Nie ma prądu. Odłączył nam prąd. A to... Nie ma prądu. Bezczelny. A to bezczelny. Dobra, mamy elektryczne węgorze. Zaraz się tym zajmiemy. A, więc to tutaj postawiłem moje elektryczne węgorze. Tak. Tu miałam rękawice, tylko nie wiem, jak mam je wziąć. Żaden problem. Poradzę sobie z tym pakerem. Nie męczę się. Gdzie oczywiste. Mam to postawić? W łazience. Tu. Nie. No na... Chciałam, żebyś napuścił tu wody. Też mogę grać kartami Shikadensa. Jak nie ma to jak zrobić sobie własny prąd. Okej, okay, teraz musimy iść po te rękawice. No weź te rękawice, błagam cię. Dobra. I jeszcze musimy odłączyć kabelek. A oto wybawcze kable. I teraz... Nie! Tu jeden. I drugi do łazienki. Najpierw wrzucimy elektryczne węgorze. Blisko, ale nie do końca. No, ej! Ups. To czujesz? Tak, poczułem. Auć. I to boli. No chciałam te elektryczne węgorze tam wsadzić. Czemu? To nie zadziała. Dlaczego? Czy ja źle klikam? Elektryczne węgorze. No. Prawie, ale nie zupełnie. No to nie wiem. Wsadź to do wanny. Może teraz. Tu trzeba, niektóre rzeczy trzeba kliknąć w odpowiedniej kolejności. Nie będą razem działały. To... Nie. Może na akwarium trzeba kliknąć. Dobra myśl, ale to nie to. O, już znalazłam jeszcze jedno zwierzę. One po prostu razem nie idą. To ja nie rozumiem. Przecież to tak działało kiedyś. Nie ma mowy. Tak, akurat. Może czegoś jeszcze nie wzięłam. No ale nie wydaje mi się, no. O, znowu puka Shikadens chyba. Dobra, zasłońmy się. Właśnie zainstalowałem to cacko, Spike. Stary Shiki powinien się nabrać. Dupek! Zgadnij, jaki dzisiaj mamy dzień, Ventura. Dzień matki? Nie. Dzień dziecka. Dzień zapłaty. Bardzo urocze. To się nie ruszy. Dobra. Trochę tu zbyt przytulnie. O, od razu lepiej. Co ja mam zrobić z tymi węgorzami, no? Może kabel jeszcze z tego mam odciągnąć? Nie ma prądu. Dobra, wiem, że nie ma prądu. No kurczę. Daj spokój.
kapelusz. Nie dotykam tego. Tak, akurat. O, Ace stracił głos aż z tego wszystkiego. Prawie, ale nie zupełnie. Nie wiem... gumowe rękawiczki. Nie będą razem działały. Może coś jeszcze trzeba było z tymi gumowymi rękawiczkami zrobić, ale nie wiem co. Nie ma prądu. Kurczaki, no. Nie mogę sobie przypomnieć. To pewnie jest jakaś głupota. Nie. Bo wszystko mam gotowe. Nie rozumiem, dlaczego on nie chce tych przerzucić. Nie. Okej, chyba już wiem, w czym był problem. To jest samo, co zrobiłam w kwestii przebrania się za Nemo też. Po prostu to działa jak przebranie, czyli muszę kliknąć na Ace'a bezpośrednio. Brawo ja. No i teraz dopiero na elektryczne węgorze. Pływajcie, chłopaki! Pływajcie! No. Dzięki temu mamy własny prąd. Miód na moje serce. Jestem już naelektryzowany. Wow, coś tak ścina. Jestem bossem urządzeń. Mogę... Dobra, wybaczcie mi, to nie wiem, co się wydarzyło. Mogę spróbować przejść ten fragment jeszcze raz, bo miałam to zapisane akurat. Nie. Wybierz grę, szefie. Pędzel. Okej, bo nie chciałabym, żeby po prostu... Jeżeli najwyżej się jeszcze raz zatnie, to... No to trudno, ale może akurat to było takie jednorazowe. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło dziwnie. Tak, akurat. No klikaj. Pływajcie, chłopaki! Pływajcie! Okay. To się nazywa postęp! Miód na moje serce! Jestem już naelektryzowany! Jestem bossem urządzeń! Mogę zrobić wszystko! Okej, okay. Przynajmniej się teraz nie zacięło. Miejmy nadzieję, że już nie będzie takich ekscesów. Swoją drogą, Ace ma zawsze bardzo ciekawą postawę, jak stoi. Tak po prostu i nic nie robi. To jest trochę przerażające z jednej strony. Dobra, ale teraz możemy się dostać do naszego laptopa, ale zanim to zrobimy, to myślę, że zakończymy ten odcinek takim pozytywnym akcentem węgorzowym, elektrycznym. Jak widzicie, bez prądu bardzo ciężko żyć. No, myślę, że następnym razem uda nam się już dostać na tą Alaskę, czy gdzieś tam mieliśmy szukać tych psów zaginionych, także... Także to by było na tyle ode mnie. Dzięki bardzo za obejrzenie i usłyszymy się następnym razem w Ace'ie Venturze. To trzymajcie się i cześć!